Cześć, jestem Klawia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz entalpię reakcji addycji chloru do etenu. Na podstawie standardowych entalpii tworzenia etenu 1,2 dichloroetanu wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najpierw zaczynamy od analizy, że to mamy w tym miejscu. Jak zobaczymy, że mamy grafit i ten wodór, to nam tworzy eten. Czyli tutaj mamy eten. Potrzebujemy tego i tego. Dlaczego? No bo to jest addycja chloru do etenu. Natomiast, żeby nam to zaszło, to my tutaj potrzebujemy reakcji odwrotnej, bo my tutaj nie mamy po prostu etenu plus chlor, tylko mamy tą część równania. Czyli potrzebujemy reakcji rozkładu etenu na węgiel i wodór, czyli odwrotności tej reakcji. To jak bierzemy odwrotność reakcji, to zmieniamy znak na przeciwny. A tutaj oczywiście dodajemy. Otrzymujemy minus 182,12 kilo. No i odpowiedź, że entalpia addycji chloru do etenu wynosi minus 182,12 kJ. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.